Wraz ze mną Radosław Adamski, Wola Chorzelowska, Rado Resort. Tutaj gościcie podczas obozu zimowego. Powiedz, czy dla ciebie to jakaś różnica? Turcja, Polska? Witam wszystkich kibiców Resowi. No, różnica jest pod tym względem, jeśli chodzi o pogodę, ale tutaj też mamy dobre warunki do przygotowania się do nadchodzącej rundy i z tego się cieszymy, że możemy po prostu spędzić trochę dłużej czasu razem i zintegrować się. No właśnie, ta pogoda to chyba główna bolączka o tej porze w naszym kraju. Przykładem chociażby odwołany, bardzo ciekawie prezentujący się sparring z naszym rywalem. No cóż, trzeba to jakoś przełknąć i przygotować się do soboty. Dokładnie. No, w pierwszej kolejności musimy też patrzeć na nasze zdrowie i na to, żebyśmy byli w 100% gotowi do pierwszego meczu ligowego. No, w środę aura pogodowa w Sanoku nie była najlepsza. Też mieliśmy informację od gospodarza obiektu, że dobrze, że odwołaliśmy to spotkanie, bo no, po prostu boisko, na którym mieliśmy grać, no, nie nadawało się do po prostu do grania. Jak te obciążenia związane z intensywnością treningów, a także siłowni wpływają na Was jako zawodników? Powodują na pewno, że odczuwamy większe zmęczenie, ale to jest taki okres, gdzie musimy troszkę ciężej popracować i pod względem objętości treningu i teraz już wchodząc troszkę w inną pracę, czyli bardziej intensywnie, ale tak to jest tu tutaj ułożone przez sztab, że te jakby objętość, intensywność jest jakby dobrze ustalona i mamy też czas na odpoczynek, gdzieś tam krótki. Mamy też czas gdzieś też na jakąś też integrację. Mamy tutaj zaplanowane też świętowanie urodzin Mourinho, także no, wszystko jest dopięte na ostatni guzik. No właśnie, a przed nami sobota, spotkanie z Motorem Lublin, kolejny mecz sparingowy. Jakiego pojedynku spodziewasz się na kilka godzin przed tym meczem? Znamy się z Motorem z ligi, wiemy, jaki to jest zespół. Na pewno będzie to ciężki, będzie to dobry sparing dla nas, myślę, w tym okresie. Dobrze, że gramy gdzieś tam pod balonem. Motor ma taką możliwość grania właśnie pod balonem. Boisko na pewno, że tak powiem, nie będziemy mogli narzekać na boisko, ale swoją pracą chcemy w ten sparring po prostu też wygrać, żeby budować takie pozytywne morale przed ligą. Pytałem o to Mikiego, zapytam również ciebie. Z kim dzielisz pokój i jak wygląda ta rzeczywistość obozowa właśnie na tych kilku metrach kwadratowych? Pokój dzielę z Bartłomiejem Wasilukiem. Znamy się już długo, więc stąd razem spędzamy dużo czasu i jest okej.